Do ratowników medycznych trafi sprzęt o wartości 10 milionów dolarów. Wsparcie przekazało Saudyjskie Centrum Pomocy imienia Króla Salmana oraz Światowa Organizacja Zdrowia. Polscy ratownicy medyczni pomagają wszystkim, którzy przekraczają polską granicę w związku z wojną na Ukrainie, mówił wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr. Województwo podkarpackie to specjalny region, do którego od początku kryzysu humanitarnego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, przybyło blisko 2 miliony osób już 22 dnia tego kryzysu. Ponad milion osób przebyło przez przejścia graniczne na terenie województwa podkarpackiego. Dziennie granice przekraczało nawet 150 tysięcy uchodźców, dodał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Było to duże wyzwanie dla polskiej służby zdrowia, ale podołaliśmy temu wyzwaniu i to także dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu ratownictwa medycznego. To mnie bardzo cieszy, bo jestem pełnomocnikiem rządu do spraw ratownictwa medycznego i każda pomoc, każdy dodatkowy sprzęt, który trafia na potrzeby polskiego ratownictwa medycznego, bardzo mnie cieszy. Sprzęt medyczny trafi do osób, które stoją na pierwszej linii frontu. To sprzęt, który jest najbardziej potrzebny. Ten sprzęt, który właśnie trafi do polskiego ratownictwa medycznego, a to będą masażery klatki piersiowej, to będą respiratory, to będą defibrylatory, ale także aparaty USG, komory laminarne. One trafią nie tylko do ratownictwa medycznego na Podkarpaciu, ale one trafią do ratownictwa medycznego w całym naszym kraju. W Rzeszowie odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu dyrektorom pogotowia ratunkowego, m.in. z Rzeszowa, Przemyśla i Krosna. Obecny dyrektor Centrum Pomocy imienia Króla Salmana dziękował w imieniu saudyjskiego rządu za sprawnie organizowaną pomoc od momentu rozpoczęcia kryzysu migracyjnego. Chciałbym podziękować polskim władzom za szybką reakcję oraz za to, że pomoc była natychmiastowa. Łączy nas z Polakami chęć pomocy innym. Jest to widoczne w reakcji naszego narodu i narodu polskiego na cierpienie. Arabia Saudyjska jest trzecim państwem na świecie pod względem wielkości pieniędzy przeznaczanych na pomoc humanitarną.